Cześć, witajcie, z tej strony Olek Power i widzimy się w kolejnym odcinku z Batman Arkham Origins. I w tym odcinku, jak obiecywałem, porozmawiamy sobie o Batman Arkham 4, bo nie wiem, jak to się będzie jeszcze nazywało, i o kostiumie Mrocznego Rycerza z Earth 2. Najpierw trochę o tym kostiumie. To jest, jak mówiłem, w poprzednim odcinku był jeszcze jeden kostium Batmana z Earth 2. Jeszcze pójdziemy sobie do Enigmy, bo tam chyba jeszcze coś jest, skoro można tam wejść. Więc tak, ten Batman to jest ktoś inny, bo nasz poprzedni umarł podczas ratowania świata przed apokalipsą. I to jest jego ojciec, Thomas Wayne, który sfingował, jakby to powiedzieć, swoją śmierć podczas tego właśnie napadu. Niestety jego żona zginęła, bo pracował on dla mafii, był skorumpowanym doktorem i pracował on dla mafii w Gotham City i był, no, jak mówiłem, już skorumpowany i go po prostu postanowili zlikwidować, ale mu się udało przeżyć i się ukrywa przez te wszystkie lata, dopóki nie usłyszał, że Batman to był Bruce Wayne, czyli jego syn, i nie zginął, to postanowił on założyć kostium i on niesie, jakby to powiedzieć, sprawiedliwość. Tak samo było zresztą we Flashpoint Paradox, jeżeli ktoś kojarzy. O, teraz można. Już momencik, tutaj sobie otworzymy. We Flashpoint Paradox, czyli punkt krytyczny, to ta, kiedy Bruce Wayne ginie zamiast, nie ma odpowie. Aha, dobra. No, otwieraj te drzwi. Okej. Okay. O, i tu jest jakaś December 25. Who is the bat? Bruce Wayne, drunk and out of control. Who? I will know. To są te jego pułapki, które on dla nas będzie w przyszłych latach stosował. Datapaki. Test tu. Weź, dziwna woda, a co to jest? Wow, baciu, nie strasz. O, pierwszy ten. Pierwsze trofeum Człowieka Zagadki. Tym to dopiero będzie zabawa w przyszłych częściach. No dobra. Czyli tak w sumie sprawa Enigmy jest zakończona. Nie mamy już nic więcej tu do roboty. Wyłoń mi się z oparów. Przez ścianę przeniknęły. Taki tam. Dobra. Po prostu wychodzimy już stąd. No i tak. Ten Batman był bardziej radykalny, tak samo jak we Flashpoint Paradox. On używał często broni, ale ten nie. Ten miał coś w stylu takich działka na ręce, na prawej ręce, które strzelało takimi kulkami, takimi gumowymi pociskami można to nazwać. Potem to zmienił na jakieś działko laserowe, coś takiego, bo to, jak wiecie, jest trochę w przyszłości. Różne rzeczy. Ten Batman był bardzo podobny do tego z Flashpoint Paradox. Nawet widzicie, ma taki czerwony trochę kostium, jak on. Różnią się tylko paroma rzeczami, że tamten Batman miał takie kółko czerwone, nie miał całego znaku czerwonego, tylko miał kółko czerwone na znaku Batmana. Tak to nic więcej, więc spoko. Dobra, lecimy dalej. Lecimy na tą scenę zbrodni, którą tutaj nam w ostatnim odcinku zafundowali funkcjonariusze. Tylko jedna ofiara? O. I
hit and run just outside GCPD. This was no accident. Też tak myślę. Dobra, kto to może być? Victim is Nate Ramo, a member of the SWAT division. His whole team is currently under investigation by internal affairs. I wonder what he was doing here. Szedł. O. Looks like he was thrown a considerable distance by the vehicle. I can use the spatter distribution to determine the point of initial impact. Okay. This is where Ramo was killed. Mm-hmm. DNA evidence indicates the car was traveling at a high rate of speed, but the angle of spatter shows the driver lost control and the car was weaving. Okay. I should review the crime scene, see if anything else was hit. Tam coś. Samochód zjał. Chemical analysis indicates a specific brand of paint that narrows down the make and model of the car. And cross-referencing these specs with a list of his team members. Dobry jest. Single name, John DeMarco. Time to pay him a visit. Okay, Batman. Jest nawet niedaleko. Coś nadal z tym Enigmą jest nie tak, bo nadal kwaterę mamy. Jaki Batman? Nie ma żadnego Batmana. Ała. Ciekawe, czy to jeszcze coś nam zafunduje. Rozgrywka, czy już... Nie. Wow. Rozwal mu tarczę. Nie chciałem używać tych elektrycznych rękawic, ale cóż. Przesłuchaj. Możemy przesłuchać. Why did you do it, DeMarco? Why did you kill Ramo? No właśnie. But the kid got scared, made a deal and decided to talk. Traitor. You'd have been out of jail in a few years on the drug charges. But now, murder me. We'll see about that. With all the evidence I've collected, it won't take long for the jury to convict. Funny thing about evidence, it has a tendency to disappear. Not on my watch. Okay. Alfred, let GCPD know that Ramo's murderer has been captured. I'm also sending you a taped confession. We'll bring down the rest of the team with him. Okay. Czy jeszcze coś tu mamy, czy to Gotham City już jest całkowicie oczyszczone? Dajcie coś, naprawdę. Dajcie coś. Dispatch, do you copy? Go ahead. Got a body down here, mid-30s, no ID, no witnesses. Injuries are consistent with repeated blunt force trauma. Requesting a homicide team on site. Copy that. We'll send you our first available. Kolejna sprawa, jej. Nawet w tym odcinku to zrobimy jeszcze. Nie to. O. Jak daleko to jest. O fuck, aż tak. No, jeszcze, bo i tak musimy jeszcze pogadać o Batman Arkham 4, który będzie. W sumie można to nazwać Batman Arkham 3, dlatego że Arkham Origins to jest raczej prequel niż taka, w sumie też kolejna część, ale wstecz niż, a nie w przód. Baciu, proszę cię. Co mi się najbardziej w Batman Arkham Origins podoba, to jest to, że jest tyle kostiumów. Nie tak jak w Arkham City, gdzie było ich 6 chyba. Ale też fajne. No i tak, mi się wydaje, że ta Batman Arkham 3, tak będziemy to nazywać, będzie raczej związane mocno z tą przepowiednią Azraela, którą powiedział, że świat tam spłoń, ten, że zatrzymasz wrota piekieł, coś takiego,
Świat spłonie, ten Gotham spłonie, a ty razem z nim coś takiego. Myślę, że to będzie się opierało w Batmanie 3. Też pewnie będzie Hush, bo jak wiecie, uciekł nam Hush i nie ten, jak się nazywa, i nie... no i nie wiadomo, co się dalej z nim stało, a Batman powiedział, że zajmie się nim jutro, czyli najprawdopodobniej dostaniemy coś tam jeszcze z Hushem. Hush to był... to był ten gościu, który wyglądał jak Bruce Wayne, z taką... przeszczepił sobie tak twarz. I... co by tu jeszcze? No nie wiem, co na temat tego Arkham 3 mówić, dlatego że się dowiemy wszystkiego naprawdę. Pierwszy zwiastun dostaniemy w marcu, czyli już przynajmniej dla mnie za dwa dni. Nie, dla mnie to już jest pierwszy jest? Czekajcie, sprawdzę, który jest dzisiaj. Nie, to dla mnie już jest marzec. Dzisiaj jest pierwszy. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla was, bo nie wiem, kiedy wam to wrzucę. No i tak, pobawiłem się trochę w tryb wyzwań, bo tam jeszcze, jak mówiłem, jest ta inicjacja Bruce'a Wayne'a. W nim się na pewno też pobawimy. I... przestępstwo w toku. Dobra, pomóżmy im. Yo. Rozwalamy im. O ty! Dawaj tam broń. Aj. Nie wyszło tak, jak chciałem. Dawaj. Nie ma broni. Nie ta osoba. Okej. Odejdź. Rozwal mu to. Dobrze. Wszyscy? Wszyscy. Dobra. Okej. Zobaczmy, czego tamto śledztwo dotyczy. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś będą, bo mi się wydaje, raczej ja nie wiem, czy ja to zrobiłem, bo naprawdę nie pamiętam, czy Gordon coś mówił, że 30 bandytów uciekło mu z Blackgate. I ja nie pamiętam, czy ja wszystkich 30 zatrzymałem. Jestem trochę tak, wiecie, nie pamiętam, naprawdę. Ale naprawdę, ja nie pamiętam, czy ja ich zatrzymałem, czy nie, ale tym i czy oni po prostu zostali usunięci jakoś w jakimś update'cie, czy coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Muszę stare odcinki oglądać, żeby zobaczyć. O, tu jak już znalazłem morderstwo. A, spadłem, sorry. Police claim they have no leads, but there has to be something here. What didn't they see? To policja, pamiętaj. These bruising patterns are inconsistent with the police report of multiple strikes. The victim suffered one massive blow that shattered multiple bones. Mi się wydaje, że to coś z Bane'em będzie. Raczej taki na jadzie gościu powinien być. These spatter patterns confirm this man was killed by a single large object traveling at high velocity. Reconstructing the event should reveal the murder weapon. Czy to była pralka? Nie, wiatrak. Wiatrak jakiś. The prints belong to Andrew Carter. He has a pretty lengthy record, but nothing that indicates this level of violence. Notes indicate he's been suffering paranoid delusions.
She finally lost control. Alfred, I need a last known location for a perp named Andrew Carter. According to the GCPD database, he was released from Blackgate just over a month ago. I'm sending you what I have. Oh, hold on. There's a notation here indicating he stopped attending court-mandated therapy sessions recently, and is believed to be quite unstable. Do be careful. I always am. Jasne. Moment, muszę. Gdzie on jest? Tu. Dobra, to biegniemy do chłopaka. Się z nim przywitać. Wyżej. Ciekawe właśnie, co będzie. I mam nadzieję, że to studio, które robiło tego Batmana, jak już tak bardzo mi podjarało tym Green Arrowem, to niech zrobią. Bo jak nie zrobią, to się wkurzę. To studio powinno robić Green Arrowa i z Green Arrowa rozpocząć jakąś taką serię przynajmniej dwóch, trzech gier. Tam. Ale Ben leży połamany w więzieniu. Tak myślałem, że to. Yo. Chyba już go załatwiłem. Przynajmniej nie powinien wstać. No dawaj tego kijka. Broń ci też już niepotrzebna. Tobie też. Kijek do mnie. O ty. A tutaj to jest tylko sieka. Nie ma jakiegoś wyzwania. Dawaj tego kijka, mówiłem coś. Nożem też się nie baw. I ostatni. Cześć. The shadow from his dreams, the one who must be broken. I was told you might come. You killed a man tonight. Why? He saw. He would speak. We could not allow it. What did he see? What's Bane planning? I will say no more. Then we're done talking. Tak myślałem. Alfred, let the GCPD know that Andrew Carter's been apprehended in connection with the Amusement Mile murder. They can pick him up at my location. Well done, sir. That's one less troublemaker forgotten to worry about. Czy to już wszyscy? Czy jeszcze zaraz dostanę jakiś telefon, że... Dispatch, this is Officer Frank. Tak. Go ahead and let Homicide know that the Park Row crime scene has been secured. Oh, and tell him to bring a second meat wagon. We got two DBs down here. Teraz się w trupy zaczęliśmy bawić. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem z jakiegoś DLC, albo tak ogólnie jest. Dobra, ale następny teraz kończymy ten odcinek. I w następnym oczywiście nowy kostium i nowe morderstwo. Batman zaczął się boić w kryminologa. Nieźle, więc trzymajcie się, hejos.